Cześć! Dzisiaj pokażę Wam kilka trików związanych z nagrywaniem ścieżek MIDI w FL Studio. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Bonifacy, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, zatem czas na kolejną porcję wiedzy, a ja kłaniam się nisko i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam kilka trików, które są związane z nagrywaniem ścieżek MIDI w FL Studio. Oczywiście można to robić, słuchajcie, za pomocą klawiatury komputerowej. Dla uproszczenia dzisiaj właśnie tak będę działał. Jeżeli nie widzieliście mojego filmu na temat tego, jak uruchomić tego typu nagrywanie, to odsyłam was, słuchajcie, do tego materiału. Znajdziecie go w prawym górnym rogu ekranu. My natomiast, słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę z nagrywaniem ścieżek MIDI, z tymi trikami, które chciałbym wam dzisiaj pokazać, a będzie ich kilka. Otóż będziemy się skupiać głównie na tym panelu tutaj, ale wyjdziemy, słuchajcie, od tego miejsca. Otóż w momencie, kiedy nagrywacie cokolwiek w FL Studio, musicie sobie ustawić kwantyzację. To znaczy, tak naprawdę nie musicie, jeżeli szczególnie nagrywacie coś z ręki, partie solowe syntezatorów, gitary czy czegokolwiek i chcecie mieć swobodę w tym, gdzie te nuty się pojawiają, to warto zaznaczyć opcję None. Natomiast my będziemy się skupiać dzisiaj na dosyć równym graniu, w związku z tym ustawimy sobie opcję na Step, czyli na nutę szesnastkową i spróbujemy sobie coś tutaj, słuchajcie, wyklepać. Pokażę wam, jak to mniej więcej działa. Zaczniemy sobie od tego, że tutaj mamy, słuchajcie, panel główny. To jest przycisk, który przełącza nas pomiędzy trybem patternu a trybem playlisty. W momencie, kiedy jesteśmy zaznaczeni tutaj na pomarańczowo, to jeżeli coś mamy na playliście, to to nie będzie odgrywane. Będzie odgrywany tylko wyłącznie pattern, który mamy aktualnie wyświetlony w Channel Rack. Druga rzecz, jeżeli to odznaczymy, to oczywiście przechodzimy w tryb playlisty, ale wracając do meritum, tutaj mamy przycisk play lub pauza, za który odpowiada też spacja na klawiaturze, no i mamy przycisk stop, czyli standard, całkowicie oczywiste rzeczy. Tutaj natomiast mamy przycisk record, który po kliknięciu wyświetla nam takie okno i tutaj dostajemy taką informację, że ok, chcesz coś nagrać, ale powiedz nam teraz co. I my będziemy się zajmować, słuchajcie, opcją Notes and Automation. Ewentualnie moglibyśmy spróbować Everything, bo działałoby to w zasadzie podobnie, ale ograniczmy się do tej Notes and Automation i tego będziemy się, słuchajcie, trzymać. Tempo mamy ustawione na 146 BPM-ów. I bardzo ważna rzecz, w momencie nagrywania przydatnym narzędziem jest metronom, który znajdziecie w tym miejscu. Jeżeli go odpalicie, znaczy inaczej, jeżeli go nie odpalicie, będziecie słyszeć, będziecie oczywiście mogli odtworzyć pattern, ale będziecie słyszeć ciszę, że tak powiem. Czyli nic się nie dzieje. W momencie, kiedy odpalamy metronom, metronom wystukuje nam tempo tego utworu, tak żebyśmy mogli równo zagrać nasze ścieżki. I to jest tempo 146 BPM-ów. Oczywiście, jeśli je zmniejszymy, to metronom automatycznie dostosuje nam tempo uderzeń do naszego utworu. Kolejna opcja to jest tak zwany Wait for Input to Start Playing. Oznacza ona tyle, że dopóki nie wyzwolimy na przykład jakiegoś dźwięku, który będzie wpływał do programu, czy to dźwięku audio z mikrofonu, czy dźwięku jakiegoś MIDI, tak, z klawiatury, na przykład tak jak teraz, to do tego czasu odtwarzanie się nie zacznie. Zobaczcie, jeżeli kliknę Play, to podświetla nam się tutaj ta ikonka, a tutaj dostajemy informację, że program czeka na sygnał. I dopiero jak sygnał się pojawia, to zaczyna się, słuchajcie, odtwarzanie naszego utworu. Kolejna opcja to jest Countdown Before Recording. To jest bardzo przydatne w momencie, kiedy nagrywamy coś i chcemy usłyszeć tempo, zanim zaczniemy nagrywać. Co oznacza tyle, że w momencie, kiedy klikniemy sobie teraz play, żeby cokolwiek nagrać przy zaznaczeniu opcji Recording, to będziemy słyszeć odliczanie, które będzie nam naliczać w tempie, które mamy ustalone, 4 uderzenia, zanim zacznie się faktyczne nagranie. Zobaczcie. Tak jak widzieliście, tutaj mieliśmy w ogóle komunikat o odliczaniu. Zróbmy to jeszcze raz. Tutaj, w tym miejscu.
Mega fajna opcja i dopiero po czterech uderzeniach zaczyna się faktyczne nagranie. Kolejna opcja to jest tak zwany blend recording, czyli overdub. Bardzo przydatny w momencie, kiedy chcemy nagrać kilka podejść, że tak powiem, w jednym instrumencie. Na przykład, jeżeli chcemy w jednej ścieżce, dajmy na to w pianinie, nagrać akordy i później melodię, to jest to świetna opcja, ponieważ jeżeli nie zaznaczymy tej opcji, to nuty będą się nadpisywać. Zobaczcie, jak to działa. Mamy niezaznaczoną tę opcję. No i teraz, słuchajcie, spróbujemy coś nagrać. To sobie ustawmy countdown. Ok, i mamy akordy. I teraz, moi drodzy, chcielibyśmy do tego sobie dograć melodię. Spróbujemy oczywiście i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i ok, i co się dzieje? Tak jak widzicie, program usuwa nam wcześniej nagrane nuty, zastępując je tymi, które nagraliśmy później. Oczywiście tego nie chcemy, w związku z tym w momencie, kiedy zaznaczymy sobie overdub, zobaczcie, to spróbujemy sobie jeszcze nagrać raz. Bardzo proste akordy. No dobra, ale już abstrahując od tego, teraz spróbujemy sobie do tego dograć, słuchajcie, spróbujemy sobie do tego dograć melodię. Coś prostego. No i tak jak widzicie, ta melodia zostaje nadpisana w tym miejscu nad nasze akordy. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Teraz sobie jeszcze skasujemy te akordy i pokażę wam kolejny trik, kolejną opcję. Tutaj możemy sobie zostawić overdubbing, bo to myślę, że będzie ok. No i teraz tak. Ta opcja, czyli loop recording, oznacza tyle, że w momencie, kiedy nagrywacie sobie coś i macie na przykład aktywny tylko jeden takt, to ten takt będzie loopowany, w kółko będzie się powtarzał i w ten sposób będziecie mogli dogrywać kolejne ścieżki do niego, tak naprawdę nie przerywając nagrywania, czyli robiąc to z marszu, jeżeli macie na to oczywiście pomysł. W tym przypadku jeszcze nie będziemy zaznaczać loop recording, ponieważ spróbujemy sobie nagrać kick, do którego później po zaznaczeniu loop recording będziemy dogrywać kolejne ścieżki. Na razie musimy to rozszerzyć na cztery takty, tak żeby móc swobodnie cokolwiek nagrać. Spróbujmy sobie zatem nagrać ten kick. Ok, mamy kick. Tak jak widzicie, nic nam się nie zalupowało, ale dzięki temu, że nagraliśmy sobie ten kick, to mamy... Tutaj troszeczkę za wcześnie uderzyłem. To mamy, słuchajcie, czterotaktową pętlę. Posłuchajmy, jak to brzmi może. Brzmi całkiem ok i całkiem znośnie. Teraz, słuchajcie, zapętlimy sobie to wszystko i spróbujemy dograć resztę instrumentów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj chyba troszeczkę za późno. Też powinno być ok, dobra, program skwantyzował. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie na hi-hat. Spróbujemy dograć ścieżkę hi-hatu. I tak jak widzicie, wszystko się lupuje. W tym momencie mamy hi-hat, spróbujmy z pianinem. Tutaj się trochę spóźniłem, ale to nie szkodzi. Teraz sobie, słuchajcie, wyrównamy głośności, w sensie długość poszczególnych nut. I zaraz będziemy musieli jeszcze troszeczkę je skrócić, ponieważ ta wtyczka niestety wycisza nuty, które na siebie nachodzą. W związku z tym tak zróbmy. No i teraz kolejna rzecz. Teraz już myślę, że mikrofon, metronom możemy wyłączyć i spróbujmy sobie dograć melodię.
Jeśli coś zepsuliście, oczywiście możecie to sobie naprawić w późniejszym etapie, bezpośrednio w ścieżce MIDI w pianorolu. Ale generalnie, słuchajcie, tak to wygląda, zatrzymajmy sobie nagrywanie i tych ścieżek możecie nagrać, ile tak naprawdę chcecie. Opcja jest mega fajna, tak mi się wydaje. Dodatkowo, jeżeli chcecie na przykład wstrzymać się z nagrywaniem, powiedzmy, że skasujemy sobie, kick i spróbujmy sobie do tego dograć, słuchajcie, ten kick przy użyciu... Bez opcji odliczania, ale z czekaniem na sygnał. W momencie, kiedy sobie zaznaczycie tę opcję, to program nie zacznie wam odtwarzać, tudzież nagrywać w momencie, kiedy macie zaznaczony record, nie zacznie wam niczego nagrywać, dopóki nie usłyszy sygnału, w tym wypadku kicka. Dobra, trochę krzywo, ale tak jak widzicie, można i w tę stronę spróbować. Nie brzmi to nawet źle. Także tyle tipów, trików na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało to, jak to wygląda. Słuchajcie, tak wygląda między innymi nagrywanie ścieżek w ciągu za pomocą lupowania. Jeśli uznajecie ten film za ciekawy i za pomocny, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby wbić do sekcji komentarzy i zostawić mi pomysły na kolejne odcinki, bo ja je niezwykle często staram się brać pod uwagę. A ponadto, moi drodzy, jeżeli nie chcecie przegapić żadnych nowości z kanału Selfmade Beats, polecam serdecznie zasubskrybować go. Możecie to zrobić zaraz pod filmem, klikając w przycisk subskrypcji. Dodatkowo kliknijcie sobie w dzwoneczek powiadomień, żeby YouTube przypominał wam na bieżąco o tym, że coś wpadło do mnie na kanał. A ja póki co dziękuję wam ogromnie za uwagę i zapraszam na inne moje social media, na przykład na Facebooka, SoundClouda i na Instagrama. Linki znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Jeżeli chcecie podyskutować o różnego rodzaju aspektach produkcji muzyki, to zapraszam na naszą grupę facebookową, do której odnośnik również znajdziecie pod filmem w opisie oczywiście. I to tyle z mojej strony. Dziękuję wam ogromnie za uwagę. Ja jestem Bonifacy, a to był kolejny odcinek Selfmade Tips, a na kolejny zapraszam już w kolejny wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło. Cześć!